Jakie jest wasze ulubione zajęcie w okolicy świąt? Pytam o to, bo jeszcze oczekujemy na dotarcie tutaj niektórych osób, które chcą wykorzystać tą naszą świąteczną wspólnotę na maksimum i jak najwięcej ze sobą porozmawiać, spotkać się z... spotkać się z przyjaciółmi. A ja chciałbym rozpocząć od pewnej historii. Jak zawsze, rzecz dzieje się w pewnym miasteczku. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Rada Miasta obraduje. Co robimy w tym roku? Można by udekorować miasto, stworzyć możliwości, by mieszkańcy wyszli z domów, by spotkali się, by wiele się działo, ale jest problem, bo trzeba wyremontować własne biura, a pieniędzy w budżecie jest tylko na jedną rzecz. Co robimy? Podjęli decyzję, skutkiem czego miasteczko tego roku, tego grudnia wieczorami było jakby wymarłe. Wesoło połyskiwały jedynie ekrany telewizorów, przed którymi zasiedli mieszkańcy miasta, ale urzędnicy mieli nowe biura, co było dla nich pewną pociechą, gdy w rankingach społecznego zaufania polecieli na łeb na szyję. To jest zawsze dylemat, prawda? Jeden z największych dylematów naszego życia, jak rozstrzygać między zaspokajaniem własnych potrzeb i potrzeb innych. Wybór między braniem i dawaniem. Ale życie toczy się dalej, rok szybko minął i znowu rada miasteczka zastanawiała się, bo znowu trzeba było coś wyremontować dla siebie. Tym razem zrobili inaczej. Stwórzmy coś dla mieszkańców, by chcieli wyjść z domów. Przygotujmy najlepsze dekoracje. Ustawmy na ryneczku scenę. Pomyślmy, co zrobić, żeby rzemieślnicy przybyli, artyści, by wypełnili te stragany, scenę. I rzeczywiście miasteczko ożyło, a rankingi społecznego zaufania poszybowały w górę. To zawsze jest dylemat. Wręcz dwa wzorce życia. Jeden nastawiony na branie, drugi na dawanie. Dwa wzorce. Skoncentruj się na sobie, skoncentruj się na innych. A co zrobiła najwyższa rada, jaka istnieje? Co zrobił Syn Boży, siedzący na wyżynach niebieskich, w niebieskich pałacach, za poradą Ojca, Boga Ojca? Przychodząc na świat, gdy narodził się w Betlejem, który sposób podejścia pokazał? Nastawienie na branie czy na dawanie? Koncentrowanie się na sobie czy na innych? Zostawił delektowanie się wyżynami niebieskimi, odbieraniem tego, co mu się słusznie należało, chwały i czci, i jednak przyszedł do nas. Ściągnął go stamtąd fakt, że jego stworzenie, my ludzie, siedzimy w ciemności, w lochu, w nieszczęściu, my, nieszczęsne Adama, plemię, jak też śpiewamy w kolędach. Syn Boży przyszedł, bo mógł coś dla nas zrobić, mógł nas uwolnić. Skoncentrował się na dawaniu, oddał siebie. I ja też mam podobny dylemat, bo są takie popularne życzenia, tak? Wesołych świąt.
I mam dylemat, co mam powiedzieć, żeby was zachęcić, uczynić bardziej szczęśliwymi. Bo potem powiecie, no coś tam mówiłeś, ale wszyscy jesteśmy tacy niezachęceni. Wcale nie ma wesołych świąt, więc co mam powiedzieć, żeby było wesołych świąt? Czy mam powiedzieć, skup się na sobie, jesteś ważny, powtarzaj sobie, jestem ważny, jestem ważna, moje potrzeby są ważne, moje sprawy są ważne. Tak, to prawda, jesteś ważny, jesteś ważna. Jesteśmy tak ważni, że sam Bóg Syn, Jezus Chrystus, zostawił niebieskie pałace i przyszedł uwolnić nas z ciemnego lochu. Jesteśmy ważni, skoro Bóg się nami zajmuje, troszczy się o nas. Ale jeżeli się na tym zatrzymamy, nie będziemy szczęśliwi. Raczej nieszczęśliwi, bo człowiek skoncentrowany na sobie, na ile może być szczęśliwy? Skoro nie dostałem tego, co mi się dokładnie należy, nie dostałem świątecznych potraw w odpowiedniej temperaturze, barszcz był za zimny, nie wszyscy słuchali z zainteresowaniem tego, co mam do powiedzenia, nie wszyscy okazali mi należny szacunek, nie wszystko było idealnie posprzątane, a miejsce, na które zaproszono mnie, żebym usiadł, no nie do końca było właściwe. Człowiek nastawiony na siebie, na ile może być szczęśliwy? A więc jeżeli mam powiedzieć coś, co poprowadzi nas do najwyższego szczęścia, to muszę jednak wskazać na tą drugą ścieżkę, na dawanie. Skupienie jednak nie na sobie, na swoich potrzebach, jednak poświęcenie, oddanie. To nas ostatecznie uczyni szczęśliwymi. Będziemy szczęśliwi dopiero wtedy, kiedy miłość, której doświadczyliśmy, przekażemy dalej. Więc dzisiaj o dawaniu, o poświęcaniu się jako ścieżce do pełni życia na tle tego, co uczynił Syn Boży, który nie wytrzymał na wyżynach niebieskich, ale się poświęcił, przyszedł na świat do tej naszej ponurej rzeczywistości, dał siebie. I to czyni go w pełni szczęśliwym. Jak to jest w Biblii powiedziane o Bogu, Bóg błogosławiony na wieki, czyli szczęśliwy. Więc my też chcemy być szczęśliwi przez dawanie. W takim razie praktyczne pytanie, jak być oddanym? Jak być oddanym w najbardziej sensowny sposób? Pomoże nam w tym fragmencik z listu do Rzymian 1. Przeczytajmy pierwszą z dwóch części. Oto słowa, które Paweł napisał do wspólnoty w Rzymie. Gorąco pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją. Co możemy innym ludziom dać? Pierwsze słowa mówią same za siebie. Gorąco pragnę was zobaczyć. Więzi. Nastawienie na więzi. Powiedzcie mi, dlaczego lubicie chodzić do szkoły? Albo lubiliście w przeszłości, jeżeli teraz akurat nie chodzicie do szkoły. Dlaczego ja lubiłem chodzić do szkoły? Wstyd się przyznać, ale najbardziej nie ze względu na naukę, chociaż to też bywały ciekawe rzeczy, jednak najbardziej podobały mi się więzi, życie towarzyskie.
Nie najbardziej nauka. Wstyd się przyznać, a może nie wstyd, skoro więzi są sednem życia. I właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie więzi z innymi, możemy być nastawieni na branie albo na dawanie. Dlaczego Paweł gorąco pragnie spotkać się z chrześcijanami w Rzymie? By przede wszystkim coś wziąć od nich? Patrzmy, następne słowa w 11 wersie. Aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia. Jednak coś dać. Najlepszym sprawdzianem naszego nastawienia na dawanie w dziedzinie więzi jest próba dania czegoś komuś, komu najbardziej mi się nie chce cokolwiek dać. Będąc na świątecznych zakupach, podsłuchałem pewną rozmowę, jaką jakaś pani prowadziła przez telefon, chyba to było w Lidlu, nieważne. Wyjaśniała komuś, jak bardzo nie podoba się jej pomysł siedzenia przez 3 dni przy stole i rozmawiania. I może też tak masz, że trzeba siedzieć i brnąć w rozmowę, a tu by się gdzieś wyrwało, uciekło do koleżanek, do kolegów, na imprezę, by zagrać w jakąś grę. Chociaż w moim domu rodzinnym, jak pamiętam, to nie był problem, bo mama i tata potrafili stworzyć taką atmosferę zainteresowania tym, co nam młodym w duszy gra. Mam 3 rodzeństwa. I to był zawsze taki czas prezentacji siebie, opowiadania, co nam się marzy. To była prezentacja siebie, ale nie w przypadku rodziców. Oni byli zainteresowani tym, co nam w duszy gra. I zawsze się na to oczekiwało, jakoś tak było. Ale teraz chodzi o nas, czy my jesteśmy oddani ludziom w podobny sposób. Poszukując wzorca, pierwotnego wzorca, takiego najlepszego oddania wobec innych ludzi, to możemy popatrzeć na to, co pokazał Jezus, a następnie powtórzył Paweł, apostoł. To jest pewien szczególny rodzaj więzi między ludźmi, który nazywa się, można nazwać budowaniem drugiego człowieka. I to jest ten wzór, jak Jezus odnosił się do swoich uczniów. Można powiedzieć przyjaźń, ale z elementem budowania, z wyraźnym zwrotem, kto jest tym troszczącym się, a kto jest podopiecznym. To jest w tej konstelacji Jezus, uczniowie, ale możliwie to jest w różnych układach, ale to jest zawsze ta szczególnie cenna rzecz, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi, a wzór idzie od samej góry. Syn Boży zostawił niebieskie komnaty i przyszedł do nas tutaj. I co było jedną z pierwszych rzeczy, jakie Jezus zrobił, gdy rozpoczął swoją publiczną działalność? Możemy o tym przeczytać na początku Ewangelii Jana. Podeszło do Niego 2 ludzi i zapytało, gdzie mieszka. No to Jezus zaprosił ich do swojego domu. Pozostali u Niego aż do wieczora. Później znaleźli się w gronie 12 uczniów i tak powstała między nimi przyjaźń, ten szczególny rodzaj przyjaźni. Właśnie, Syn Boży, gdy przyszedł na ziemię, gdy już tylko dorósł, to pierwsze, co zrobił, to się zaprzyjaźnił z grupką bliskich uczniów. Zatroszczył się o nich, był dla nich non-stop dostępny przez 3 lata. Zatroszczył się bardzo o nich,
Skutkiem czego oni, pamiętając o tej jego trosce o nich i tym, że obiecał, że będzie z nimi zawsze do końca świata, teraz oni byli w stanie zatroszczyć się o następnych. Ale podobnie może być z każdym z nas. Ponieważ doświadczyłem troski i oddania, teraz mogę w podobny sposób odnieść się do innych, być im oddanym. I tu się okazuje, że to budowanie i utrzymywanie osobistych więzi nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Na czym polega trudność? Na czym polega trud, wysiłek? Główny wysiłek polega na poddaniu swojego ja. Na tym, by odwrócić swoją uwagę od siebie, od tego, co mnie interesuje, i zwrócić ją na drugiego człowieka, na to, co jego interesuje, co jest dla niego ważne. O własnych zainteresowaniach mówić jest łatwo, ale o tym, co jest ważne dla drugiego człowieka, czasami to odwrócenie się od własnego egoizmu sprawia prawie fizyczny ból. Mam się zainteresować czymś, co mnie osobiście nigdy by nie zainteresowało, ale skoro to właśnie interesuje drugiego człowieka. Pomyślmy teraz, może każdy z nas, o osobie, której najtrudniej nam słuchać, ponieważ jej sprawy i problemy są dla nas tak powtarzające się i trywialne. Nie ma w nich nic, co by mnie naturalnie zaciekawiało. Kogo umieścisz na pierwszym miejscu tej listy? Ale nie ujawniajmy tego, dobrze? Niech to będzie między nami a Bogiem. I teraz ja miałbym się czymś takim zainteresować. Zmiana postawy, to poświęcenie, może być bardzo bolesne. Jest trudem, największym trudem ta rezygnacja z własnego ja. Ale o to właśnie chodzi. To właśnie wtedy spełniamy warunek, by doświadczyć najwyższego szczęścia. Można to doświadczalnie sprawdzić przy najbliższej okazji, jeżeli oczywiście uda nam się zmienić postawę i odwrócić od egoizmu. A więc jak być człowiekiem oddanym w najbardziej sensowny sposób? O co zadbać? O poddanie swojego ja, że tu nie chodzi o mnie, o to, co mnie interesuje. Jeżeli nie przestawimy się z siebie na innych, jeżeli nie zdetronizujesz swojego ja, ale będziesz skupiać się na sobie, na swoich zainteresowaniach i obsesjach, to marzenia o powstaniu tych szczególnych więzi, przyjaźni według wzorca pokazanego przez Chrystusa, nie mają warunków, by się spełnić. I ludzie będą raczej uciekali od nas, bo niezbyt chętnie przyjmą rolę ofiar naszego egoizmu. To może być problemem w sercu, brak zainteresowania drugim człowiekiem. Trzeba ten problem rozwiązać. Problem nazywa się egoizm, utrzymywanie swojego ja na tronie. Trzeba to wyznać Bogu, poprosić o przemianę serca. Skoncentrowanie się na sobie różnie się przejawia. Na przykład w postaci wszelkich pretensji, też w postaci nastawienia na ochronę własnych praw. To mi się należy. To mi się należy, ale co buduje więzi? Wdzięczność pomimo trudnych warunków, wdzięczne usposobienie, postawa wdzięczności Bogu w każdej sytuacji bez wyjątku, a także rezygnacja z własnych praw. Wprawdzie mi się należy coś, ale są rzeczy ważniejsze od tego.
Tu muszę powiedzieć, że w te święta moja żona mocno mnie zaskoczyła tym, jak rezygnowała z własnych praw, by dogodzić innym, także mnie. Chociaż, jak to się obrazowo mówi, chodziła już na rzęsach. I to jest bardzo dobry wzór. Może jest więcej takich bohaterów tutaj wśród nas. Bo można żyć pretensjami, ochroną własnych praw, ubolewaniem nad swoim nieszczęsnym stanem. Jednak przyjście Chrystusa na świat wprowadziło zupełnie nowy wzorzec. On nie skupił się na sobie, na ochronie własnych praw. Zamiast tego usposobienie pełne wdzięczności pomimo trudności i rezygnacja z własnych praw. Każdy z nas ma prawo walczyć o swoje prawa i każdy ma prawo artykułować swoje narzekania, ale czy ludzie będą chcieli iść za nami, z nami, jeżeli będziemy skoncentrowani na sobie? Jednak trzeba coś poświęcić, a przy okazji jest to droga do pełni szczęścia. Patrzymy dzisiaj na dwa wzorce życia. Jeden nastawiony na branie, drugi na dawanie. Jak być oddanym w najbardziej sensowny sposób, by pójść śladem Jezusa, którego przyjście na świat dzisiaj świętujemy, który zostawił niebieskie komnaty, przyszedł tutaj na ziemię, oddał siebie. Na czym polega oddanie? Przeczytajmy drugą i ostatnią część dzisiejszego fragmenciku z listu do Rzymian 1. Paweł apostoł dalej pisze coś do chrześcijan w Rzymie. Nie chcę też, abyście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Drugim aspektem najbardziej sensownego oddania jest coś, co robimy zawsze, gdy naprawdę nam zależy, bezwzględnie zależy. Tym czymś jest planowanie. Planowanie. Jeżeli moja żona czegoś desperacko chce, żebym zrobił, to mówi: zaplanuj to. Kiedy to zrobisz? Ona, która jest mistrzem spontaniczności, wie, że jak coś jest bardzo ważne, to trzeba zaplanować. Ale gdzie tu jest mowa o planowaniu w naszym fragmencie? Wers 13, jeszcze raz pierwsza część. Nie chcę też, abyście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód. Paweł doznawał przeszkód, by przybyć do Rzymu, spotkać się z nimi, o czym świadczy fakt, że napotykał przeszkody. Musiały być jakieś zamierzenia i próby działania, inicjatywa, konkretne plany. Gdyby nie było planów, no, nie byłoby przeszkód. Ale skąd ten wzór pochodzi, tego planowego, zamierzonego działania, tego oddania, które wyraża się też w ten sposób, w planowaniu? List do Galatów 4. Zobaczmy. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Rada ta najwyższa, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, zaplanowała to przyjście do nas w najlepszym czasie. To było wtedy, 2000 lat temu, ale przecież doświadczamy też tego na co dzień. Jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, doświadczamy Jego osobistego prowadzenia i troski o nas. Bóg troszczy się o mnie i robi to zawsze w najlepszym czasie. I teraz, będąc pewnym Jego oddania wobec mnie i troski o mnie, ja mogę
podobnie odnieść się do innych. Zatroszczyć się o ich sprawy, zaplanować. Jakie więc oddanie ma najwyższy sens? Coś więcej niż płynięcie z prądem w nadziei, że coś się zdarzy. Potrzebny jest wysiłek planowania, potrzebna jest inicjatywa, próby działania. Może jesteś osobą taką, którą ja kiedyś byłem zdecydowanie, że lubisz poddawać się okolicznościom. Lubisz po prostu zdać się na bieg wypadków i ktoś planuje za ciebie. Wiadomości telewizyjne i seriale są o stałej porze. Ktoś zaplanował wpływ na ciebie i właśnie mu się to udaje. Ale jeżeli chcemy być użyteczni przez Boga, użyci przez Boga i doświadczać szczególnej przyjaźni z innymi ludźmi, by im coś dać, potrzebne jest to specyficzne oddanie. Trzeba coś zaplanować, trzeba podjąć inicjatywę, trzeba się umówić, trzeba poświęcić czas. Takie oddanie. Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł tutaj do nas na ziemię dokładnie w tym czasie, można powiedzieć w tym dniu, który był zaplanowany, najlepszy. Takie jest oddanie Boga wobec nas. Takim może być też nasze oddanie, które przekazujemy dalej. Więc zaplanować, ale co? Paweł mówi jeszcze raz, druga część wersu 13, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Co zaplanować? Ścieżkę, która przyniesie owoc, może przybliży komuś Chrystusa, by jemu zaufał. Jak? W jaki sposób? Tu w naszej wspólnocie od dziesiątków lat szukamy jakichś sposobów i zawsze jest jakiś sposób. Obecnie na topie w naszej wspólnocie są dwa narzędzia, które pomagają nam dawać coś ludziom wokół nas. Oczywiście jest ich więcej, ale te, które mam na myśli, oba są dostępne ze smartfonu na naszej stronie coek.pl pod dwoma pierwszymi przyciskami, a więc wyobraź sobie i drugi forum idei. Wyobraź sobie, przeczytajcie sobie później wprowadzenie nowe, które tam jest, by sobie to przypomnieć. A ten drugi przycisk forum idei to taka składanka krótkich fragmentów z Biblii i do każdego są dwa pytania. I jest to pewną grą, w którą można zagrać. Dzisiaj jest na świecie wiele gier, Minecrafty i inne. Ale jedna gra jest szczególna. W czwartkowym New York Timesie można przeczytać o fali antychrześcijańskiej przemocy, która od jakiegoś czasu szczególnie mocno przetacza się przez Indie. Indie to drugi co do liczebności kraj świata, tak? Prawie 1,5 miliarda ludzi. I przez ten kraj właśnie przetacza się szczególna fala przemocy przeciwko chrześcijanom. Grupy palące chrześcijańską literaturę, atakujące chrześcijańskie szkoły, napadające i bijące ludzi udających się na spotkania wspólnotowe. Armia prawników w białych kołnierzykach wnosi oskarżenia przeciwko chrześcijańskim organizacjom. Za przyznanie się do nawrócenia 10 lat więzienia. Wszystko z powodu rosnącego hinduskiego nacjonalizmu rozdmuchiwanego przez polityków. A więc tajne spotkania chrześcijan gdzieś nocami, sekretne chrzty, przekazywanie Biblii na nośnikach upozorowanych na coś innego. Dostajesz jakiegoś harlekina, a w środku jest Biblia. Pewien
chrześcijański rolnik z jednego z wiejskich kościołów, które zostały właśnie zniszczone, powiedział w wywiadzie: co takiego robimy, że oni nas tak bardzo nienawidzą? Co ciekawe, zwraca na to uwagę lewicujący bądź co bądź New York Times, który nie oszczędza ewangelicznych chrześcijan, gdy tylko jest okazja, ale tutaj obiektywnie stwierdza, że w tym kraju coś takiego się dzieje. A z drugiej strony, co jest wyeksponowane w jednym z najbardziej symbolicznych miejsc wolnego świata, w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej, na centralnym miejscu, co jest wystawione? Biblia Gutenberga, która przypłynęła z pierwszymi osadnikami i za której obietnicami poszły miliony ludzi i idą dzisiaj. I Biblia, która jest tak zwalczana w wielu miejscach, pozostaje bestsellerem numer jeden na świecie, wyprzedzając wszystkie inne księgi, jakie istnieją. I o to właśnie idzie gra. Gra o Biblię, ale tak naprawdę o osobę Chrystusa. Jest to najpopularniejsza gra, która dzisiaj toczy się na świecie i to w realu. I my też w nią gramy, chcąc nie chcąc, żyjąc w dzisiejszym świecie, słuchając obiegowych opinii na temat właśnie Bożego Słowa, ewangelicznych chrześcijan, dla których jest ono jedynym autorytetem w sprawach wiary. Jakoś się do tych opinii ustosunkowując, ale nie pozostawajmy bierni. Przekonajmy się, co tam jest tak intrygującego w tej grze. Można powiedzieć, kliknij, tak? To forum idei, wybierz jeden z epizodów z Biblii i popatrz na te pytania. Na przykład o kuszeniu Jezusa fragment został zatytułowany Zwycięstwo nad sobą. Opis kuszenia Jezusa i dwa pytania. Zaproś do gry innych w twoim otoczeniu. To jest jeden z najprostszych sposobów, w jaki możemy być oddani, podejmując inicjatywę, wręcz planując to, bo kto nic nie planuje, zawsze to osiąga, czyli nic. Jeżeli chcemy zagrać w grę komputerową, tutaj zwracam się do najmłodszych zwłaszcza, jeżeli chcecie zagrać w grę komputerową, a są przeszkody, to zobaczmy, ile ruchów do przodu potrafimy coś zaplanować, przewidzieć i zrealizować, przeprowadzić, bo nam zależy. Ale tutaj mamy najpopularniejszą grę w realu. Syn Boży, Jezus Chrystus, zostawił niebieskie komnaty, oddał siebie. To dzisiaj świętujemy, ale najlepszy sposób świętowania, wstępowanie w Jego ślady, konkretnie oddając siebie w najbardziej sensowny sposób, jaki istnieje, nie tylko wiele gadając i się emocjonując, ale coś konkretnego, inicjując więzi i napełniając te więzi najlepszą treścią wartościową. Może Bóg dzisiaj wzbudza w twoim sercu takie pragnienia, to odpowiedz: jestem gotowy, idę tą drogą. Powracając jeszcze do tego miasteczka z początku prezentacji, bo zawsze trzeba historię jakoś odpowiednio z akcentem zakończyć. I właśnie radni w Radzie Miasta postanowili dużo z siebie dać dla ludzi, zamiast nastawienia na branie, no właśnie na dawanie, puścili przodem. Postarali się o najlepsze udekorowanie miasteczka, o scenę rozbrzmiewającą kolędami. Ułatwili rzemieślnikom i artystom wystawianie swoich dzieł na straganach. Miasteczko było pełne życia i światła. A na końcu okazało się, że zysk był taki, że było i na remonty w ratuszu, na własne potrzeby radnych miasta.
To tak, żeby zilustrować tą zasadę, że gdy jesteśmy nastawieni na dawanie, to Bóg ze swej strony poczytuje to sobie za honor, odpowiedzieć na tą naszą wiarę i zatroszczyć się też o nasze sprawy i dać nam pomyślność. Naprawdę więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. To ja tyle, a teraz Mateusz, bo jeszcze dzisiaj nas czekają pewne rzeczy, to jeszcze nie koniec. Mateusz, proszę powiedz, co nas teraz czeka.